I witamy bardzo serdecznie ponownie już dzisiaj. Właśnie skończyliśmy audycję na żywo z Krzysztofem Klimkiem. Było bardzo wesoło, jeżeli nie mieliście okazji zobaczyć całej, bo druga część jest na naszej stronie slowiańskadusza.org. Będziecie mogli zobaczyć, jak się pochichraliśmy. W każdym razie dzisiaj, teraz, w tym momencie na żywo jest ze mną już Przemysława Kimszal, z którą polecimy sobie dzisiaj bardzo ciekawy temat, karmić czy nie karmić demona. Właśnie, może nie będzie tak strasznie, wiecie, Przemka to jest osoba, która jest bardzo doświadczona w różnych tematach, więc myślę, nie ma się czego bać. A teraz zapraszamy na odcinek. Dzień dobry, Przemko, witam cię. Czy dobrze mnie słychać? Przemko, coś przerwało nam. Nie wiem, czy to tylko u mnie, czy to też u was. Dajcie znać, jak nas słychać, bo wcześniejsza audycja, jak się okazało, miałem tutaj jakieś rzężenie w mikrofonie. Czy teraz jest wszystko ok? O, jest już z nami Słonecznik. My cię tu chyba po raz pierwszy gościmy. Czekam, zdrawiam, witamy serdecznie. Danstan, witajcie, cześć 396. I jest oczywiście z nami Luka Kowak. Przemko, odbiór. Przemko. Napiszcie szybko, czy to tylko u mnie, czy to również na antenie takie rzeczy słychać. No, spróbujemy się połączyć z Przemką jeszcze raz. Tak? Przemko. Przemkę zacina, a okej. Okay. Chris Proc, witamy również. Luka wita ponownie, jest Dytana Piórkowska. Nie słychać Przemki. Przemko, jeżeli... Mnie dobrze słychać, okej. Okay. Jeszcze raz... Jeszcze raz spróbujemy. Spróbuj zresetować łącze, ponieważ... O, teraz powiedz. Słychać mnie, widać? O, jest, nareszcie odzyskaliśmy cię. Bardzo duże zakłócenia były. Dobra, dzisiaj o tych demonach sobie porozmawiamy. No właśnie, jaka karma najlepsza jest dla demonów? Bo rozumiem, że organiczna pewnie, tak? Jak najbardziej. Ale zresztą nasze kłopoty techniczne na początku też pewnie wynikają z jakiegoś bardzo głodnego demona. I teraz pytanie, czy nas on zdenerwował i nakarmił się naszą złością, czy wręcz przeciwnie, rozbawił i go rozśmieszyliśmy. Czy będziemy tutaj rozmawiać o jakichś takich strasznych rzeczach, czy raczej nie trzeba się bać i zapinać jakoś patrzeć? Nie należy się bać. Strach jest iluzoryczny tak naprawdę. Mhm. No, jakby rozmawialiśmy na ten temat wielokrotnie, ale jak zwykle na początku naszego spotkania chciałabym podkreślić, że to, o czym mówię, jest subiektywnym odbiorem rzeczywistości, oglądaniem słonia z konkretnej perspektywy. Ciekawi metafory o słoniu zapraszam do poprzednich naszych spotkań. Tak, przewija się bardzo często tutaj właśnie. I jestem otwarta na każdą dyskusję, na otwartą dyskusję i wymianę poglądów, nawet kontrowersyjnych, jeżeli chodzi o to, co ja w tym momencie wypowiem. No bo nigdy byśmy się nie dowiedzieli, nie ma rozwoju bez wejścia tam, gdzie się wcześniej nie było, bo się inaczej nie da, tak? Tak. Tak, to jest tak jak zwiedzać miasto, w którym się urodziło. No wiadomo, można odkrywać nowe rzeczy, ale to jest raczej bardzo ograniczone i chcąc doświadczyć czegoś innego, jednak trzeba przynajmniej w PKS wsiąść i pojechać gdzieś dalej. Tak, otworzyć oczy, otworzyć uszy, otworzyć serca i duszę na doświadczenia innych,
przyglądać się temu, dotykać, poczuć, czy coś rezonuje ze mną w doświadczeniu drugiego człowieka. No w ten sposób układamy pewien szerszy obraz, większy obraz. Nie jesteśmy ograniczeni do jednego puzelka naszej rzeczywistości, tylko układamy obrazek z wielu puzli, ponieważ mamy dostęp wtedy do informacji od wszystkich pięknych, cudownych istot, które nas otaczają. Tutaj mamy szybki komentarz, zanim zaczniemy, Edyta Napierkowska pisze: Pani Przemysławo, piękny kolor włosów, też już taki mam. No to siedzą tutaj sami srebrnogłowi, bo... Platynowi można powiedzieć. bardzo szlachetni włosem. No, słuchajcie, pewnych rzeczy się po prostu no, nie przeskoczymy. Ja lubię swój kolor włosów. Też. też go lubię. Słuchajcie, o co z tymi demonami? Zastanawiałam się, od czego zacząć. Tak naprawdę będzie to kontynuacja naszych poprzednich dwóch spotkań, na których rozmawialiśmy o technikach, filozofii życia, filozofiach życia, które pomagają nam wzrastać, docierać do takiego stanu, w którym to cierpienie, które nas dotyka, odczuwamy zupełnie inaczej. Dzień dobry. Mówiliśmy wtedy o vipassanie, o ho'oponopono. Tutaj jeszcze Luka pisze coś. Luka pisze: Przemka, nasze słoneczko na te pochmurne, na ten pochmurny dzień. To jeszcze teraz będzie gorące, bo aż się zaczerwieniłam. No, widzicie, powodujecie fuzję słońca. Jak się tutaj zajara, to będziecie gasić później. To jest takie bardzo rozgrzewająca temperatura, niepaląca. Słuchajcie, zatem kontynuujemy tak naprawdę temat z poprzednich dwóch naszych spotkań, na których rozmawialiśmy o sposobach jakby zarządzania trudnymi sytuacjami, cierpieniami, historiami w naszym życiu, tak by dojść do takiego stanu, który na różne sposoby się nazywa, czyli na przykład samadhi, nazywa się go również nirwaną. Człowieka, który doświadcza tego stanu, nazywa się Buddą, czyli człowiekiem oświeconym. To nie jest człowiek, który żyje na innej planecie albo w niebo wstąpił. To jest tak zwane, można powiedzieć, w niebo wstąpienie na ziemi, czyli odczuwa to wszystko pełnią swojego jestestwa. A zastanawiałaś się, tak szybko wtrącę, dlaczego nie ma w piekło wstąpienia nigdy? Dlaczego tylko jedna strona medalu? Ale wiesz co, Matt, jest. Tylko my... No, dobrze, że poruszyłeś ten temat. W piekło wstąpienie jest wtedy, kiedy tego demona nie nakarmimy i on jak po prostu rozpanoszony... zaraz powiem, jaką mam definicję demona. Jest taki rozpanoszony, to nas tak potrafi przestraszyć, że są ludzie, którzy żyją dosłownie w piekle, nie wychodzą z domu, bardzo się boją, są w lękach, w depresji, bardzo, bardzo długotrwałej i to nie tej takiej budzącej, tylko właśnie takiej pogrążonej w piekielnych cierpieniach, właśnie w tych myślach nieokiełznanych, w programach, które nieświadomie gdzieś tam krążą i programują życie i, no i taki człowiek jest po prostu dosłownie, można powiedzieć, jak opętany, tak? To jest dosłownie właśnie życie jak w piekle. Myślę, że znacie takich ludzi. To opętanie to nie jest to opętanie, które oglądamy gdzieś tam na filmach, chociaż prawdopodobnie może się tak skończyć, że człowiek po prostu szaleje od nadmiaru tych informacji zbędnych w głowie i faktycznie sprawia wrażenie, jakby w niego coś wstąpiło. A tak naprawdę jest to przerażenie, jest to głębokie przerażenie w tym człowieku istotami bezdusznymi, które nie są istotami w ogóle, tylko są naszymi prywatnymi myślokształtami. To są po prostu nasze myśli, albo raczej nawet nie nasze... Ja bym to nawet, Przemko, nazwał, wiesz, jak ja bym to nazwał? Z myślokształt.
My sobie to sami wymyślamy. Tak. Sami sobie wymyślamy, ktoś nam wymyślił i wtłoczył w pamięć. Często są to myślokształty naszych przodków i są zapisane komórkowo w naszym ciele fizycznym i energetycznym. I tu mamy właśnie komentarz, który bardzo pasuje do tego, o czym w tej chwili powiedziałaś. Edytana Pierkowska pisze: patrzę, obserwuję, ale jeśli chodzi o mnie, to ja nie rezonuję z tym, co żyłam i swoje życie ułożyłam. Pani Przemko, jestem przerażona, nie daję rady z tymi elektrycznymi pastuchami, a to też rodzina. Z tym nie należy sobie dawać rady. Dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o tym, co można zrobić. To jest jednym ze sposobów na to, jak sobie, jak pływać w tej rzeczywistości, dalej będąc w niebie, mimo że wkoło nas pojawiają się ludzie, którzy jeszcze trochę są jedną nogą w piekle, jedną nogą w jakimś przedsionku. No po prostu są jeszcze w tym stanie takim nie do końca świadomym i no i w związku z tym wpływają na nas, tak? Swoimi zachowaniami, swoimi gestami, słowami. No i te sytuacje po prostu mamy wspólne, tak? Bo żyjemy wspólnie na jednej planecie, pracujemy, jeździmy tym samym metrem czy samochodem, no więc jakby jesteśmy, jakby współistniejemy cały czas na tej samej planecie, mimo że duchowo, mentalnie czy świadomościowo jesteśmy już jakby w równoległej rzeczywistości, prawda? No i teraz z poziomu takiego człowieka świadomego możemy oczywiście robić różne rzeczy. Polecam poprzednie dwa live'y na temat Vipassany, czy Ho'oponopono, czy kodów uzdrawiania na przykład, ale dzisiaj wam chcę powiedzieć o czymś po prostu cudownym i przepięknym. I zacznę od historii takiej bardzo prywatnej, czyli mojej podróży do Indonezji, która miała miejsce 6 lat temu, dokładnie 6 lat temu. Cały styczeń spędziłam na Bali i na Lomboku i na wysepkach otaczających, jakby w pobliżu tych dwóch wysp. I to było niesamowite też doświadczenie, jeżeli chodzi o dzisiejszy temat, czyli o demony. A mianowicie, sama podróż w tamte rejony była jednym z moich marzeń. Oglądałam niejeden film na ten temat. Przeczytałam cudną książkę pod tytułem Jedz, módl się i kochaj, która też była po prostu ogromną inspiracją, żeby te miejsca zobaczyć. Zatem moja wyobraźnia była nastawiona na przepiękne kolory, cudowne zapachy, niesamowitą przyrodę, bardzo uduchowione miejsce, które jakby pomoże mi dostroić się do tych najwyższych częstotliwości. I pierwszy szok przeżyłam zaraz po tym, jak wysiadłam z samolotu w Denpasar na Bali. To była podróż, którą spędziłam z moim synem, wtedy 15-letnim. I zaczęliśmy szukać taksówki, która nas zawiezie do Ubud, bo tam mieliśmy spędzić pierwsze dni. Znaleźliśmy tą taksówkę, wsiedliśmy do niej i taksówką pojechaliśmy w głąb wyspy. I tu przeżyłam bardzo nieprzyjemne doświadczenie, a mianowicie wzdłuż drogi było mnóstwo zakładów kamieniarskich, takich rękodzielniczych, i przy samej drodze wystawione były jakby prace tych rękodzielników, które to były potwory. Przy drodze, wzdłuż drogi do Ubud było wiele figurek, postaci odlanych z betonu, prawdopodobnie, albo wykutych w kamieniu, potwornie brzydkich, straszących. One były szare, one nie były jeszcze pomalowane, one były przerażające. I pamiętam swoje odczucie, jak tak sobie pomyślałam, jestem
Ja jestem na Bali, to jest po prostu tak piękne miejsce. Co się tu dzieje w ogóle? O co chodzi? Co to w ogóle za potwory są, tak? No samo miejsce, jak już nazwa wskazuje, to jest, że tam ludzie się bali, no to wiesz. Albo kąpali się w Bali, wiesz. Ja sobie wolę interpretować, że jednak jak w tej wielkiej Bali pływają sobie po tym oceanie. Okej. Okay. To jest, w każdym razie moje wrażenie było, to było trudne naprawdę, bo z takiej euforii, takiej radości po prawie 20 godzinach podróży, no po prostu jak obuchem w głowę te obrazki i te figury betonowe, straszne. Tak, to były demony na wynos, ponieważ co się okazuje, tam demony są po prostu wszędzie. Jak się jest na Bali, to jest też niesamowite, co oni właśnie z tymi demonami tak naprawdę robią, czym te demony są dla nich i jak oni z tymi demonami współistnieją. I o tym wam chcę dzisiaj powiedzieć, dlatego że to jest jeden ze sposobów, który ta kultura, nie tylko ta kultura, bo będę również mówić o buddyzmie tybetańskim, wiele kultur wymyśliło, znalazło sposób na to, jak właśnie z tymi naszymi wewnętrznymi demonami, wewnętrznymi czy właśnie zewnętrznymi, czyli demonem u kogoś działać. No i teraz wylądowaliśmy w tym Ubud i tam kolejny szok, a mianowicie idąc uliczką do miejsca, w którym nocowaliśmy, idąc tą ulicą, każdą tak naprawdę ulicą na Bali, idzie się jakby między takimi specyficznymi, nie wiem jak to nazwać właśnie, to są dary. Można powiedzieć, że przed każdym ze sklepików leży malutki koszyczek z liścia palmowego utkany i w tym koszyczku, w zależności od tego, co ktoś tam miał z tych właścicieli tego sklepiku, coś tam jako dar proszący albo odstraszający, w tym koszyczku, ja wam zaraz pokażę zdjęcie, jak to mniej więcej wygląda. To są moje prywatne zdjęcia. Tak to mniej więcej wygląda. Przy każdym sklepiku, tak jak tutaj widzicie, malutkie koszyczki. W tych koszyczkach często są kwiaty albo jest troszeczkę ryżu. Jak gospodarz danego miejsca jest człowiekiem palącym, to w takim koszyczku jest papieros na przykład. No, generalnie pełna gama darów. Co komu przyjdzie do głowy, co dla kogo jest wartościowe i czuję, że chcę podarować. I ja się, to jest kolejny szok, czyli wychodzimy na ulicę, a tam po prostu przy każdym jednym sklepiku taki koszyczek z darem. I to mnie zaczęło zastanawiać, oczywiście zaczęłam pytać, o co chodzi. I dostałam odpowiedź, a mianowicie to jest zarówno odstraszenie złych słów konkurencji, czyli jeżeli konkurent byłby zazdrosny o, nie wiem, o asortyment, który ktoś sprzedaje, albo konkurent byłby zazdrosny o to, że za dobrze zarabiam, no to jest dar dla tych jego ciemnych myśli, dla tego demona, którego potencjalnie ten ktoś rzuca takim złorzeczeniem, tak, w kierunku takiego sklepiku. Ale równocześnie, jeżeli pojawiłby się w okolicy piękna energia, która chciałaby to miejsce odwiedzić, to jest z kolei dar wdzięczności za to, że przychodzisz do tego miejsca, za to, że się tym miejscem ten ktoś zaopiekował, zainteresował, zostawił kawałek uśmiechu, zostawił pieniądz, zostawił radość, wymiany darów. Więc to było moje pierwsze jakby doświadczenie. Wtedy troszeczkę te demony, które widziałam przy ulicy, jadąc do Ubud, zmieniły w moim odczuciu, zmieniły trochę twarz, tak? Bo jakby zrozumiałam, że to nie chodzi o fizyczne stwory, tylko to chodzi właśnie o nasze myśli albo myśli innych ludzi, to chodzi o nasze zachowania albo zachowania innych ludzi, to chodzi o szczęśliwe lub
jak interpretujemy często, nieszczęśliwe zbiegi okoliczności. I za tym poszło kolejne odkrywanie, a mianowicie mieliśmy to szczęście, że mieszkaliśmy w takim malutkim, rodzinnym hoteliku, dosłownie, nie wiem, były tam 4 czy 5 pokoi. Każdy z tych pokoi dysponował takim malutkim balkonikiem i widok tego z tego balkonu był widok centralnie na świątynię, która była pomiędzy tymi domami. I co się okazało? Codziennie rano, no i oczywiście w tej świątyni, mnóstwo figur, które widziałam już z drogi pierwszego dnia, ale tym razem już te figury są pomalowane i one wyglądają jeszcze bardziej, no jakby przemawiają jeszcze bardziej do wyobraźni. Zaraz wam pokażę, ktoś kto był na Bali, to będzie, to zna te obrazki. No mniej więcej tak wyglądają, prawda? Powiedzmy, ta figurka, która wcześniej stała przy drodze jako podręczny demon do sprzedania, do domowego ogródka, tutaj już jest odpowiednio pomalowana i, no i przemawia do wyobraźni jeszcze mocniej. No i w tej świątyni, która pomiędzy naszymi domami była, no, mnóstwo takich figur, tak, mnóstwo jakby miejsc dziękczynnych i z każdego domu, który otaczał tą świątynkę, codziennie ktoś z domowników wychodził, by zostawić dar takiemu demonowi. I teraz opowiem wam historię przepiękną, na przykład tutaj jest figura, w która no, ma wręcz wciśniętą w usta taki liść palmowy z tym darem. Te dary wyglądają mniej więcej tak, bo jak widzicie tutaj jest papieros, tak? Czyli dla kogoś bardzo ważny był ten papieros i uznał go za bardzo wartościowy dar dla demona. I teraz z naszego domu, w tym, którym my mieszkaliśmy, codziennie jakby tym zajmowała się taka starsza pani, przyjęłam, że to jest jakby seniorka rodu, czyli matka właścicieli, czy babcia tych właścicieli, u których mieszkaliśmy. I ona codziennie wychodziła z taką potężną tacą i na tej tacy miała 20-30 takich właśnie przygotowanych liści palmowych z podarunkami i potrafiła przejść przez cały dom. I co było pięknego, ja potem z nią na ten temat rozmawiałam. Za każdym razem, codziennie rano, przez tyle dni, ile tam byliśmy, kładła jeden z tych darów na motorze swojego wnuka, jak się później okazało. I ja kiedyś do niej podeszłam i pytam, dlaczego, no bo ten motor, no jaki demon, no nie jest ani świątynia, po prostu to jest motor jej wnuczka. Ona nie potrafiła mówić po angielsku, ale ten chłopak, wnuczek, podszedł do nas i zaczął tłumaczyć, że jakby to jest energia, która jemu służy do poruszania się. I teraz, jeżeli będzie miał szczęście, to ta energia będzie mu sprzyjać. Jeżeli będzie miał pecha, to ta energia nie będzie mu sprzyjać, czyli może mieć wypadek i tak dalej. W związku z tym ten dar tej babci to jest takie poproszenie ducha tej energii, tego myślokształtu, tej energii, która napędza ten motor, tej całej sytuacji, która będzie miała wpływ na to, jak droga tego wnuczka w ciągu całego dnia przebiegnie, żeby ona przebiegała w dobrej energii, tak? Czyli że jeżeli potencjalnie gdzieś w tej energoprzestrzeni, tej historii, tego poruszania się tego motoru w ciągu tego dnia miałby być jakiś niefajny demon, czyjaś myśl albo czyjś zły ruch, no to on już dostaje ten prezent teraz, więc niech już się naje i niech już sobie pójdzie, tak? Niech już zostawi po prostu, niech zostawi tę przestrzeń wolną od siebie, tak? No i to jest po prostu jakby kwintesencja myślenia i odczuwania
Balijczyków, z którymi miałam do czynienia. Natomiast to nie jest finisz jakby mojego doświadczenia na samym Bali. A mianowicie, co się okazuje, bardzo tradycyjnym dla nich rytuałem jest tak zwany taniec z demonami. No to brzmiało jeszcze bardziej przerażająco na początku. No ale jeżeli już jesteśmy na Bali, te tysiące kilometrów i wiele godzin podróży, to raczej to drugie. Tak, dokładnie. No jak ktoś wie, tam nie ma przepisów drogowych, więc tak, trochę więźniowie swoich wierzeń i egregorów. Nie do końca. Zaraz powiem, dlaczego to nie jest więzienie. Oni są już świadomi, że to jest. Wręcz powiedziałabym, że są właśnie poza tym więzieniem, czyli potrafią tego demona, który jest w więzieniu, nakarmić. Większość nas, współczesnych ludzi, mówię o krajach Zachodu, my jesteśmy w ogóle nawet nieświadomi, że te demony są. My im podlegamy po prostu. My zamykamy oczy i myśl krąży jedna, druga, trzecia, czwarta po głowie i ona po prostu tworzy naszą rzeczywistość. A ten jest taki, ten jest śmaki, ten jest owaki. Czyli powiedzmy, że wygląda to w ten sposób, że taki demon chce żreć, to on sobie hoduje właśnie w nas jedzonko, tak? Mhm. On sobie w nas hoduje to jedzonko. Hoduje sobie naszą złość, hoduje sobie, jakby pobudza naszą złość i się nią karmi. Pobudza nasz niepokój i się tym karmi. Pobudza nasze niskie poczucie własnej wartości i się tym karmi. I oni są już tego świadomi. Oni to wiedzą, że tak jest. I oczywiście przybrało to formę pewnego rytuału. Trochę tak jakby wyselekcjonowali to jakby z siebie, tak? Nie jest to myśl o... Właśnie powiedzmy, rytuał rytuałem, ale czy nie trzeba pracy przypadkiem sobie przeprowadzić na ten temat? Czy tak. Sam rytuał wystarczy, czyli na przykład nie. Idziemy do spowiedzi i wystarczy, że powiemy, jacy to byliśmy źli i nagle buch, niebiosa się otwierają, księga kaszy się resetuje, czy co tam się zadziewa i nagle jesteśmy po prostu zresetowani względem stwórcy lub też tam 5000 innych bogów, jak sobie to podoba. Nie. Oczywiście, że nie wystarczy i trzeba wziąć pod uwagę to, że jest bardzo duża szansa, że bardzo duża grupa Balijczyków czy ludzi jakby żyjących w tej filozofii, robi to już nieświadomie, czyli robi to już bardziej rytualnie, czyli nie do końca ma świadomość tego, czemu tak naprawdę to służy. Jest bardzo duża możliwość, że właśnie tak jest. To jest tak jak no, w każdej filozofii życia, czy w każdej religii jest bardzo podobnie, że klepie się jakąś modlitwę i już się nawet nie wie, jakie słowa się powtarza i o co w tej modlitwie chodzi, o co w tym przekazie tego naszego oświeconego mistrza, czy to jest Jezus, czy to jest Budda, czy ktokolwiek inny przekazał nam tę mądrość, to już nie zamiast to poczuć i głęboko tym być i żyć, to często staje się to po prostu pustym rytuałem, który no on nie działa. Pusty rytuał nie działa. Pusty rytuał jest dla ego. Pusty rytuał mówi, spełniłem swój patriotyczny obowiązek i tyle. To jest jak zażycie tabletki, nie zastanawiając się, skąd przyszła choroba i że trzeba zmienić styl życia na przykład. Bo Tak. Także to jest dokładnie tak, że to może stać się po prostu Bali, Indonezja. To może stać się właśnie pustym rytuałem, ale nie musi. To z czegoś wynika. I teraz na czym polega taniec demonów? Pokażę wam, jak wygląda aktor. To też jest moje prywatne zdjęcie. Tak wygląda aktor, który wchodzi na scenę. Tak. Z czym wam się kojarzy taki wyraz twarzy? Zdziwienie. No? Nie wiem, rozwolnienie? No i strach ma wielkie oczy. Nie słychać cię, Matt. I strach ma wielkie oczy. Tak, ja wyciszony miałem mikrofon i patrzę w komentarzach. Tak,
To jest niesamowite. Cały rytuał, cały taniec z demonami trwa, nie pamiętam w tej chwili, półtorej czy dwie godziny. I tak naprawdę cała sława, cały rytuał pokazuje tak naprawdę kilka sposobów na pracę, na kontakt z tym demonem wewnętrznym naszym. I oni znaleźli trzy sposoby. W rezultacie każdy z tych sposobów i tak jest w każdej z innych filozofii, tylko nie zawsze się nazywa te myśli, te historie, te odczucia demonami. No oni nazywają je wprost i na dodatek je obrazują, czyli stworzyli figury, które wyglądają tak, jak wyglądają. Jeden ze sposobów to jest rozśmieszyć. Że demona dobrze obłaskawia się bardzo łatwo, jak się go rozśmieszy. Jak się go rozchichra, rozłaskawia. Można na przykład takiemu demonowi włączyć playlistę ze stand-upami na YouTubie? Czy trzeba samemu po prostu się... Samemu trzeba wejść w stan rozbawienia. Rozbawienia tą historią, tak? Rozbawienia tą sytuacją. Zdystansowania się generalnie, czyli jeżeli ktoś do nas, nie wiem, opowiem historię, która została mi opowiedziana, to nie jest moja prywatna historia. To teraz taka wesołość, zanim opowiesz, to jeszcze ktoś napisał, Marcin Pell napisał, że hipnotyczne spojrzenie, jeżeli chodzi o tego demona. Tutaj masz kilo sławy dla Przemysławy, Dunstan dzisiaj rymuje i jeszcze wrzuca i kilo sławy dla brata Mata, dzięki wielkie. I oczywiście z samego rana tona sławy dla naszego Dana Stana. No, nie tak z samego rana, ale no, powiedzmy później. Sława z rana jak śmietana. Dawaj tą historię tutaj, ciekawą. Historia kogoś z mojej rodziny, kto bardzo dużo podróżuje i wylądował ten ktoś, mężczyzna, ale jest dosyć skromnie zbudowany, że tak powiem, fizycznie. Wylądował w bardzo jakiejś takiej nieciekawej dzielnicy państwa niezbyt bogatego i zorientował się dosyć późno, a zorientował się na tyle późno, że wokół niego stało już trzech czy czterech mężczyzn, którzy wprost powiedzieli mu, wyciągaj portfel i daj nam stówę, tam 100 dolarów czy 100 euro. Ten człowiek, ten, o którym opowiadam, miał przy sobie zarówno pieniądze, miał przy sobie paszport, miał przy sobie sprzęt, bo miał bardzo dobry aparat fotograficzny, telefon oczywiście. No i on taki nieduży i oni tacy duzi, oni u siebie, on nie u siebie, oni do niego wyciągaj stówkę. I on mówi, że nie wie skąd mu przyszło do głowy, bo mówi, że z jednej strony był sparaliżowany lękiem, a z drugiej strony to go tak poczuł rozbawienie tej sytuacji, że on po prostu nie ma wpływu już na to, no, co się wydarzy, to się wydarzy. I on mówi, no dobra, ja wyciągam 100, a ty wyciągaj 1000. Tak to po prostu z niego wypłynęło. I oni zbaranieli, tych trzech dużych panów zamurowało. Dosłownie. Stanęli, popatrzyli się na siebie i zaczęli się śmiać. Zaczęli się śmiać, sytuacja się na tyle rozładowała, że on po prostu niepostrzeżenie sobie odszedł. Z nich, przez to, że on z jakiegoś powodu poczuł, że może sobie w ten sposób zażartować, rozładował całą energię agresji w tych ludziach. Ich rozbawił najnormalniej w świecie. W związku z tym mógł odejść, tak? Bo tej energii agresji, napadu już nie było. Ona po prostu zniknęła. Ona, oczywiście, jeżeli oni są złodziejami, bandytami, no to ona się w nich z powrotem jakby pojawi, bo nie pracują nad tym, tak? Czyli jakby nie czują, że chcieliby inaczej żyć. Więc jakby pozwalają tej energii w sobie panować. Niemniej jednak to jest faktycznie jeden ze sposobów rozbroić sytuację, rozśmieszyć ją, rozbawić. I to jest w tym tańcu na Bali pięknie pokazane, jak do takich
ogrom takich dużych postaci przychodzą dzieci, malutkie dzieci. I te dzieci się chichrają, wygłupiają, pociągają takiego demona za ucho, łaskoczą go po stopach, pokazują język. No i nagle się okazuje, że ten demon zaczyna się bawić z tym dzieckiem, tak? Czyli zobacz, mamy taki film Potwory i spółka, nie wiem czy kojarzysz, taka baja dla dzieci. I tam na początku te potwory się karmią strachem, chodzą, zbierają ten strach do pojemników, po czym na końcu, jeżeli nie oglądaliście, jest przełom. Nie będziemy wam zdradzać, co się po prostu dzieje. Czyli w tym przypadku, jaki teraz właśnie, jaki omawiasz, tak naprawdę czego się bać, jak wystarczy się chichrać? No właśnie. Dlaczego nam to tak wpompowano, że to jest coś po prostu strasznego? Tak. Właśnie. Nam, to jest wyobraźnia. Nasza wyobraźnia tworzy, widzisz, to jest jakby zakodowane. Jeżeli widzimy coś takiego, budzimy się, otwieramy oczy i widzimy kogoś takiego. No on jest całkiem przyjemny, bo jeszcze ma kwiatki za uchem i w ogóle. No ja osobiście słuchałem na przykład zespołu Demono. Nie wiem, czy wy też słuchaliście, tak. Ale jak się wam to kojarzy? Oczywiście tam jest Demono osobno, ale. Tak, demonicznie. Czyli nie taki demon straszny, jak go rozchichrasz, tak? Nie taki demon straszny, jak go rozchichrasz. To jest jeden ze sposobów. Drugi ze sposobów to jest zrozumieć go. To są akurat podarki, też widzicie tutaj takiego demona, tym razem już nie wymalowanego, tylko takiego betonowego, czy tam wyrzeźbionego. I słuchajcie, to jest karmienie demonów. Czym, jeżeli czujemy strach, i to jest niesamowite, dlatego że buddyzm tybetański wprost ma taką ceremonię, która nazywa się karmieniem demonów. Na świecie jakby propagatorką tego jest kobieta, jedna z niewielu lam wyświęconych na lamę, Sultrim Alione, Amerykanka, która tak naprawdę wprowadziła do zachodu, no jakby w myśl zachodnią, również takie techniki właśnie natury psychologicznej, czyli wręcz napisała książkę pod tytułem Nakarmić swoje demony. O tej technice, o tym sposobie, jak pracować z tymi często na początku wydawać by się mogło niepohamowanymi, trudnymi myślami, trudnymi historiami, trudnymi emocjami w nas samych. I ta technika polega właśnie na odnalezieniu tego, dlaczego ten demon się pojawił, czyli tak naprawdę jaką on ma potrzebę. Znalezieniu tej potrzeby tego demona, czyli jeżeli pojawia się strach przed lataniem, albo ktoś jest alkoholikiem, czyli ma demona alkoholu, tak? Albo ktoś ma bardzo traumatyczne doświadczenie i ma lęk przed bliskością. Nazywam teraz demony. One się tak nazywają. Mają właśnie takie mniej więcej nazwy. Czyli to jest świetne narzędzie tak naprawdę do rozwiązywania problemów, jak tak sobie myślę. Tak, tak, genialne, genialne. Bo jeżeli się pojawi strach przed czymś, no to teraz pytanie, dobra, co trzeba nakarmić? No i teraz właśnie chodzi o to, że póki co karmimy wtedy demona strachem. Bo on nas straszy, więc my się boimy, więc on się karmi strachem, bo jedyne co potrafi zrobić w nas, to być sobą. Prawda? Natomiast on się stał strachem z powodu jakiegoś braku. Czegoś mu brakuje. Tak? Czyli jeżeli bo jakby na przykład nie każdy staje się alkoholikiem z tego samego powodu, każdy z nas ma inny powód. I teraz u niektórych to będzie ludzi brak miłości matczynej, u kogoś będzie zawód miłosny, prawda? Bo nikt się alkoholikiem z wyboru nie staje, że tak budzi się na przykład, fajnie by było tak zostać alkoholikiem tak na przykład na rok, pół roku, dwa lata. Ciekawe jak to jest, nigdy nie byłem, to spróbuj. Raczej się tak nie dzieje chyba, prawda? Nie. Tak przypuszczam. Nie. Nie. I chodzi o to, żeby znaleźć ten brak. I wtedy świadomie nakarmić tego demona
tym, czego mu brakowało. Dosłownie, dosłownie odnaleźć. Jakby ceremonia w buddyzmie tybetańskim, zgodnie właśnie z przekazem Lamy Tsulrim, ten proces odbywa się tak, że my sadzamy sobie tego demona naprzeciwko siebie, rozmawiamy z nim, pytamy go o jego niezaspokojony głód, o jego potrzebę, zamieniamy się miejscem, by poczuć, czego tak naprawdę ten demon potrzebuje. Potem z powrotem zamieniamy się miejscem i dajemy demonowi to, nie tego, co tak naprawdę on by bardzo chciał, tylko zaspokajamy tą potrzebę, przez którą on się w ogóle pojawił, z powodu braku, której on się tu pojawił w ogóle. Czterostopniowa taka ścieżka, można powiedzieć. Na końcu, jak już jest nakarmiony, to się okazuje, że jest naszym przyjacielem. Sprzymierzeńcem, Lama Tsulrim nazywa go sprzymierzeńcem. Tak, staje się po prostu przyjacielem, staje się częścią nas, zintegrowaną w nas, nakarmioną, sytą, pełną radości i gotową do współdziałania, tak? I to jest jakby drugi ze sposobów. Jeden ze sposobów, który bardzo dobrze znamy, to jest walka z demonami, natomiast wiemy, że im więcej walki, tym więcej walki. Zgadza się. To jest taki proces, który jest samonapędzający się, bo słuchajcie, jeżeli ktoś was atakuje, to wy się i bronicie, ewentualnie uciekacie lub też po prostu oddajecie. A jeżeli wy oddajecie, to ten ktoś nie będzie stał i nie będzie się patrzył, tylko też będzie się bronił i będzie wam pewnie zadawał ciosy, więc to jest po prostu takie nigdy nie kończąca się opowieść. Chciałem jeszcze dodać tylko tyle, że w tym momencie tutaj ucinamy live'a, on cały czas będzie leciał, można go obejrzeć na naszej stronie płatnej, więc słyszymy się już za dosłownie kilkanaście sekund. Dobra, jesteśmy ponownie. Rzucimy sobie po pomurze i lecimy dalej. No właśnie, kolejnym jakby sposobem Balijczyków na pracę z demonami, sława Marcin, jest po prostu zaprzyjaźnienie się z nimi poprzez zrozumienie i współczucie. No zauważ też na przykład dzikie zwierzęta. Tak. Dzikie zwierzęta, zwłaszcza drapieżniki, bo mówimy tu o zwierzętach, wiadomo, dzikie zwierzęta nie znaczy, że one są jakieś dziwne. Dzikie po prostu boją się człowieka, nie podchodzą, unikają. Ciekawe dlaczego. W każdym razie drapieżniki no, raczej nie będą się witać, tak jak miły kiciuś, na przykład tygrys się z nami nie przywita, ale zauważ, Przemko, że można je oswoić. Mogą, one żyjąc z nami, tak. my mamy wpływ taki, że możemy je po prostu oswoić. Tak. W momencie, kiedy nie jesteśmy agresywni, wykazujemy chęć nauczenia się tego języka, tego zwierzęcia, tak? To jest trochę tak jak z dzieckiem, to żeby dziecko się nas nie bało, kucamy, tak? Stajemy się... Dajemy tą przestrzeń, gdzie ktoś nie musi stać tak, tylko może po prostu opuścić gardę i wejść w interakcję zupełnie inną. Tak. I tak się pewnie też stało, też się pewnie tak stało w tej sytuacji, gdzie do tego człowieka podeszło kilku innych człowieków i chcieli mu po prostu uszczuplić portfel. No, uszczuplić portfel. Ja się śmieję, bo ja sobie to potrafię wyobrazić, jakby wiem, jakich gabarytów jest, wiem jak nie do końca waleczny jest. Aha. I to musiało naprawdę, nawet z odległości musiało to zabawnie wyglądać, jak oni po prostu się tak zaczynają chichrać, a on ze spokojem, co najmniej jakby miał miecz świetlny rycerza Jedi, po prostu wyszedł z tej sytuacji. No właśnie, to jest coś niesamowitego, co się dzieje z naszymi emocjami, to jest tak naprawdę energia, tak? Czyli nawet jeżeli czujemy strach, możemy go zamienić w energię radości, śmiechu, taką rozpuszczać, po prostu zamienić, transformować go, tak?
Są ludzie, słuchajcie, to też może znacie takich, u których to się dzieje mimowolnie. Ja mam taką koleżankę od wielu, wielu lat, która na każdą historię dramatyczną reaguje śmiechem, dosłownie. To jest u niej automatyczne, ona tego nie robi świadomie, to potrafi być bardzo niekomfortowe i nawet okrutne. Tak? Bo... Ale powiedz mi, czy ten śmiech jest śmiechem takim... szczerym, czy to jest śmiech jakiś? On jest histeryczny, to jest śmiech, znaczy wiesz, on, o, właśnie. On wygląda trochę, on wygląda podobnie, tak, no bo po prostu ona się śmieje, natomiast on jest taki, to jest odruchowy śmiech, to jest śmiech, rozumiem. Właśnie jakby ta energia strachu, przerażenia ze zasłyszanej historii, u niej akurat objawia się właśnie takim śmiechem. Jak ktoś jej nie zna, to ludzie reagują różnie, bo to jest po prostu... No tak, no to automatycznie pasuje wręcz do sytuacji. Tak. No. Bardzo, bardzo nieadekwatne. Więc to jest jakby u niej automatyczne. Natomiast jak jesteśmy świadomi, to my możemy tego jakby poczuć. Bo to nie chodzi o to, żeby na siłę się zaśmiać. To nie chodzi o to, żeby na siłę w tym momencie poszukać czegoś zabawnego w tej sytuacji, tylko faktycznie rozejrzeć się i zobaczyć, że niektóre sytuacje są wręcz zabawne, że ktoś się z nami awanturuje na przykład o coś, co jest w ogóle abstrakcyjne i tego nie ma. Zamiast udowadniać komuś rację, że tego nie ma, no to po prostu zobaczmy absurdalność tej historii i poczujmy ją. I wtedy w tym absurdzie tej historii pojawi się ten... I to nie chodzi o ironiczny śmiech, to nie chodzi o śmiech z tego człowieka, to nie chodzi o złośliwość, o bycie złośliwym, nie. To chodzi o odczucie zabawności tej historii, w której jesteśmy we dwójkę razem z tym kimś. Nie jesteśmy sami w tym, tak? I to o taką energię i o taką reakcję chodzi. Chodzi o to, żeby zauważyć, czy coś takiego nie ma miejsca. No w wypadku tego mojego znajomego, on sparaliżowany strachem zobaczył równocześnie właśnie absurdalność tej sytuacji, że on no, po prostu, jaki on ma wpływ na to? No i po prostu to go rozbawiło, dosłownie go rozbawiło. Nie ma, on tu go ktoś prosi o stówkę, no to on poprosi o 1000, tak? Wypłynęło to po prostu z niego bardzo, bardzo spontanicznie, ale zobaczmy, ile razy my możemy w ten sposób zareagować na wiele sytuacji. No, ktoś nam mówi, że mamy się, teraz na przykład akcja na całym świecie, nagle leków brakuje. No dobra, ale czy ja jestem chora, że ja mam się bać z tego powodu, że nie ma leków? No słuchaj, no na przykład nic nie buduje, że tu nagle dowiadujesz się, że gwoździ brakuje, no ale no wiadomo, tak. Gwoździe nie są tak reklamowane w polskiej telewizji jak leki na przykład, no bo tak, przecież tak. Dzisiaj się z Krzychem śmialiśmy, że najpierw wychodzą choroby, a później wychodzą leki. To znaczy nie, przepraszam, najpierw wychodzi lek na chorobę, o tak, pomyliłem się. A potem choroba. Że to jest jak w kinie, jak trailer, no już niedługo nowa choroba, przygotuj się, ale my mamy już na to lek, tak? Tak, no tak, zawsze zwarci i gotowi. No i to jest śmieszne, no i poczujmy absurdalność tej sytuacji. Właśnie. Po prostu. I teraz jak poczujemy absurdalność tej sytuacji, to rozśmieszamy tę historię. Ona przestaje nas straszyć, to ona przestaje być przerażająca, to ona przestaje w ogóle nas dotykać. No, uważaj teraz, straszono ludzi przez ostatnie 2 lata tym, że umrą. No a ja tak zawsze mówię, no to uwaga, muszę wam teraz jeszcze was bardziej przestraszyć. Uwaga, umrzeć. Rozumiesz, nie? To jest tak, jakby nas straszyli, że za tydzień znowu będzie piątek. O kurde, to co zrobimy? Co trzeba zrobić? Nie wiem, no nie wiem, wzięłaś coś przeciwko temu piątkowi, no i za tydzień znowu piątek, no i jednak... No są rzeczy, tak, zauważ jak to jest, że ludzie nie zwracają uwagi na coś, że jest straszne, dopóki się im o tym nie powie, że to jest straszne. No i to jest jakby, to jest wiesz, ten potwór, ten demon ma różne twarze i te twarze zmieniają się w zależności od tego, jak na niego popatrzysz.
jak go zaczniesz jakby rozpatrywać, nie? I to jest moje pierwsze wrażenie, jak wysiadłam z samolotu i wsiadłam do samochodu, było, to nie było miłe doświadczenie. No, to faktycznie natłok tych figur był przerażający. Tak jak przerażający może... Jak do zimnej wody wchodzisz, wiadomo, na początku jest taki efekt, no nie za fajny, a później się przyzwyczajasz. No właśnie, i teraz chodzi o jeszcze jeden ze sposobów, czyli oswojenie tego demona. Tak? Właśnie. Oswojenie, zaprzyjaźnienie się z nim, zobaczenie, kurczę, o, to jest trochę tak jak w tym, Piękna i Bestia, taka baśń jest, tak? I nagle okazuje się, że kiedy pojawia się miłość między nimi, to z tego potwora obleśnego, obrzydliwego wyjawia się ktoś po prostu piękny i cudowny. Czyli w momencie, kiedy zaprzyjaźniliśmy się, oswoiliśmy się, zaczęliśmy przyglądać się, co jest dobrego w tym potworze. No zwłaszcza zauważ, że pamiętasz, jest nawet powiedziane, że jeżeli coś jest najedzone, jakiś drapieżnik, to on nie będzie atakował, bo po co? Nie. No chyba, że to jest matka z młodymi i będzie się bronić, tak? Wiadomo. Tak, no ale to jest też pięknie pokazane na awatarze. Widziałeś już dwójkę? Widziałam. Już dwa razy w kinie byłem, kurde, jeszcze bym poszedł chętnie. No cudne. Ale to jest, ja właśnie dla mnie... Jakie to jest proste, prawda? Jakie to jest proste, tak. Jaki to jest banał. Tak oglądasz to i zdajesz sobie sprawę, że przecież to nie są jakieś rzeczy skomplikowane. To jest tak naturalne i wiesz, co jest najśmieszniejsze, że dzieci to wiedzą i czują. Tak, bo to jest dla nich proste, to oczywiście. To jest takie proste. No to... Tak. Natomiast tam jest też pięknie pokazany ten demon. Mówię teraz o matce, o tej energii kobiecej, która w momencie, kiedy ginie jedno z jej dzieci, wpada w szał. Tak? Widać tą potężną energię, którą ta kobieta po prostu w sobie ma. Ona jest gotowa zmieść cały świat, dosłownie, z powierzchni ziemi, tak? mając tę złość w sobie. I jest też pięknie pokazany moment, kiedy ona się orientuje, że wchodzi w ten cień, czyli że jakby zaczyna tej energii używać nadmiernie, tak? Że jakby daje się porwać temu cieniowi. Pięknie jest to pokazane, jak jej łuk strzela niemalże w ręku, tak? Pęka. I ona ma wtedy otrzeźwienie takie. Pięknie jest to na tym filmie pokazane, to jest właśnie ta uważność. Hej, hej, to jest ten demon, możesz go użyć. Tylko możesz go użyć świadomie. Dobrze by było, żebyś go używała świadomie. Bo w przeciwnym wypadku... Tak jak nitro w samochodzie, jak dodasz za dużo, to rozwalisz tam silnik i wszystko. Tak, tak. I tu i właśnie przepięknie pokazana ta świadomość, ta uważność. Tak, mamy tę energię, która może takiego demona oczywiście o głowę skrócić. No tylko pytanie, czy o to chodzi, tak? Kiedy jest obrona konieczna, własna, a kiedy ona się kończy i zaczyna być atakiem, w szale, po prostu bez opamiętania. I tu chodzi o naszą świadomość i o taką gotowość jakby zauważenia, że mamy dostęp do tej energii i możemy z nią po prostu faktycznie zrobić wszystko. Tak? No tylko pytanie, czy świadomy człowiek faktycznie chce z nią robić wszystko. No właśnie. Tylko dobro. No bo ja nie wyobrażam sobie, żeby Nytiri, czyli ta bohaterka, którą wspomniałaś, sadziła kwiatki na takim kubie, że tak powiem. No nie, nie. No bo by się przecież nie dało. Nie, nie. On jakby było pokazane, że prawdopodobnie sadzili kwiatki, zanim oni się kolejny raz pojawili na tej ich planecie, tak? Bo ta historia jest pokazana tam na początku. Było fajnie, mieliśmy czas dla siebie. Tak. Dzieci się zajmowały sobą, my mieliśmy randkę, polecieliśmy sobie gdzieś tam, tak? To było takie sadzenie kwiatków, taka codzienność piękna, zwykła, nie na zasadzie kury domowej, nie na zasadzie, nie wiem, wojownika, który gdzieś tam tylko i wyłącznie zdobywa pożywienie. Tylko tam było wszystko. Tak, tak, życie, piękne życie.
zanim po prostu przyszedł demon. Jak nazwać tego demona? No właśnie, to jest demon. Drapieżny, chciwy. Niszczący. Taki, który... Zobaczcie, to polowanie na wieloryby, można powiedzieć. Czyli zabicie potężnego zwierzęcia dla pozyskania substancji, która względem tych łowców daje... Tak, dokładnie. Tak. Daje coś, może nie będziemy opowiadać filmu, co? No, faktycznie, przepraszam. Daje coś, co po prostu... Duże korzyści materialne. Tak samo jak wcześniej przylecieli w pierwszej części minerał, który produkował energię, tak? No, więc... I teraz to są demony. Demony, które napędzają tych ludzi do robienia tych rzeczy. Demony, ich wewnętrzne demony. Właśnie ta pazerność. Czyli tutaj ja bym to wziął pod lupę bardziej i zauważ, że tu bardziej był strach przed niebytem, strach przed odejściem, strach przed pogodzeniem się z naturalnymi rzeczami. No ja powiem szczerze tak, ja nie chcę umierać teraz na przykład za tydzień albo za dwa. Jeszcze bym porobił trochę ciekawych podcastów dla Sławenii albo innych rzeczy, postrzelał sobie z łuku. No ale jeżeli to będzie miało przyjść, no to okej, jestem z tym okej, no wiesz. No bo demon nie jest połączony. Demon jest odrębny, demon nie czuje połączenia z resztą. To już wiemy z pierwszej części, zatem nie będziemy spoilerować drugiej, że jakby ludność Navi jest jednością. Mają wspólne drzewo, wspólny korzeń i co prawda wiedzą, że ciało, odczuwają, że ciało obumiera. Mało tego, są różne klany, są różne gatunki zwierząt i wszystko łączy się i ma szacunek do tego, zresztą jak oni to doskonale mówią, energia jest tylko pożyczana. Tak. I teraz ten demon pazerności, czy takiego lęku przed niebytem, czy przed odejściem, on wynika z tego, że te istoty niedobre nie czują tego połączenia. Nie czują, że nie znikną. Bo jakby, brak jakby... połączenia tworzy demony, można to tak podsumować. Tak. Dlatego chodzi o to, żeby te demony zintegrować. Demony, które nie są demonami. My je demonizujemy właśnie, dopóki czyli nie coś, co się odszczepiło od całości, stara się żyć swoim życiem, jednocześnie wie, że bez połączenia nie przeżyje, więc dlatego wtyczkami są nieświadome inne byty, z których można doić, ile wlezie. Tak, mało tego. Ci, którzy są faktycznie w bardzo dużym strachu, wręcz mogą zobaczyć swojego demona. To jest wtedy dla nich jeszcze bardziej przerażające. Ktoś, kto jest bardzo pewny siebie, ktoś, kto ma bardzo wysoką wibrację i jakby już jest trochę, jakby już tego lęku przed właśnie tym niebytem i tym odłączeniem nie ma, nie ma szansy, żeby komuś takiemu się coś takiego pojawiło. Bo to jest... Zauważyłem to właśnie, że... To jest po prostu, to jest projekcja. To jest dokładnie to, co Platon opisywał w swoim paradoksie jaskini. Zauważ, że ten człowiek, o którym mówiłaś, on się nie bał stracić tych pieniędzy, wręcz zaryzykował, że jeszcze zostanie pobity, albo nie wiadomo, co tam z nim zrobił. Ale jeżeli to zniknęło, nie było z czego doić, to demony sobie poszły, bo nie ma żarcia, zamknęli nam fast food, idziemy gdzie indziej. Zostali nakarmieni śmiechem. Zostali nakarmieni śmiechem i to na ten moment im wystarczyło. Na ten moment się tym nakarmili. Jeszcze do mnie też przyszła ciekawa refleksja, powiem ci. Kiedy byłem w Polsce, zmarła mama mojego bardzo dobrego przyjaciela z dzieciństwa. My się znaliśmy po prostu od małego. Bawiliśmy się w piaskownicy i tak dalej, więc taka silna więź była pomiędzy mną a nim. No i wiadomo, jego mamą, bo nasze mamy się też przyjaźniły i kiedy dowiedziałem się o tym, wiesz co poczułem? Bo moja mama oczywiście wybierała się na pogrzeb i atmosfera pogrzebu, zwłaszcza katolickiego, jest, żeby nie użyć tu brzydkich słów, no trochę średnio taka dla mnie, wytwarza się właśnie tą żałobę, musi być to cierpienie. Wiesz co do mnie przyszło wtedy? Dlaczego, skoro energia, która odszczepiła się od ciała, być może jeszcze nie wie, co się z nią stało,
i błądzi, bo to jest nowość, bo to tak. Dla takiej energii. Dlaczego? Bo wiadomo, że takie energie też słyszałem o tym, że żywią się na przykład czymś żywiołami, czyli w intencji zapalasz świeczkę. Dlaczego tych świeczek nie pali się w domu, tylko przy grobie? Zauważasz to? Zauważysz, żeby po prostu ta energia sobie jeszcze pobyła w miejscu, gdzie się dobrze czuje, to dajesz intencji i słuchaj, ja zapaliłem świeczkę wtedy, mówię, Pani Ewo, to dla Pani, proszę, jeżeli to coś pomoże, to jest intencją tu chlasz. Jesteśmy odłączeni i znowu to są rytuały, które no, Polacy jako chrześcijanie wykonują już bezwiednie. Jako rytuał, który nie jest połączony z czymkolwiek, co odczuwają. No ale zauważ, jak można przepracować swoje grzechy i inne rzeczy, nie biorąc refleksji, rachunek sumienia się robi przed spowiedzią, a czy później się robi rachunek spowiedzi? No i popatrzcie teraz, wystarczy powiedzieć, tak jakbyś powiedział, o demonie, coś tam bla 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 i odmów sobie to 48 razy na przykład i już jesteś zwolniona z tego. Przecież to jest no, trochę średnie takie. Średnie, ale wiara to nie jest doświadczenie. Wiara właśnie. To jest stan, w którym komuś zaufaliśmy na słowo, ale jeszcze tego nie doświadczyliśmy. No właśnie. No. I dopóki się tego nie doświadczy, no to się klepie. Mhm. Klepie się po powierzchni i po powierzchni się to też dzieje wtedy. Aha. Wiesz, to jest tak jak w rozwoju osobistym. No co z tego, że ktoś będzie na 30 warsztatach, zrobi 15 satori, czy nie wiem, jakichkolwiek innych karmień demonów, vipassan i tak dalej. Jeżeli się w to nie zagłębi, jeżeli w tym nie zatonie. Tak, proces się musi zadziać w nas tak naprawdę. Przede wszystkim zrozumienie tak samo, bo coś, że się coś dzieje, okej, dzieje się, ale jak my tego nie zrozumiemy w jakiś taki sposób, że aha, przychodzi taki moment, aha, okej, to już wiesz, o co chodzi. Tak. Zdajesz sobie sprawę z tego. Prawda? No właśnie. To już jest twoje takie. To już jest. I wtedy nic nie może wejść w to, bo nawet jeżeli wejdzie, to ty to rozumiesz i mówisz, to tak samo jakby ci ktoś przekonywać, że słuchaj, że święty Mikołaj istnieje. No ty się tylko uśmiechniesz i powiesz, no dobrze, no spoko. Tak, istnieje, oczywiście. Nie? No ale to jest, no, świadomość to jest właśnie już, czy uważność, świadomość poprzez uważność to już jest właśnie ten stan, że wchodzisz do domu, w którym ktoś zmarł i masz refleksję, czyli odczuwasz to, odczułeś to, nie byłeś bezrefleksyjnym wykonawcą rytuału, tylko poczułeś sytuację. No i to już jest ta świadomość, nie? To jest ta świadomość, gdzie po prostu umysł zaczyna nadawać na tych samych falach, co serce. Coś poczułeś i hej, głowa, no przecież co tutaj się odpinkala, nie? Gdzieś no tak. Po prostu idzie. I wtedy dopiero widzimy jakby, znowu, no, na Bali też można sobie iść na taniec demonów, pooglądać na zasadzie, a fajnie sobie odprawiają rytuał, nie? Fajna tradycja jest. U nas też dziady historycznie Słowianie, którzy po prostu mieli taką ceremonię, ale ta ceremonia, ona nie była ceremonią do odprawienia. To był kontakt, to było spotkanie. Bardziej ceremonia do przeżycia. Może do przeżycia, doświadczenia, zanurzenia się w tym kontakcie z duszami zmarłych. Przyjęcia mądrości od nich, tak, nauczenia się czegoś, zaprzyjaźnienia ze śmiercią. Tak, jeżeli nie wiecie, o czym mówimy, to tylko tak nadmienimy, nie będziemy zdradzać szczegółów, końcowe sceny Awatara już pokazują, w jaki sposób oni to robili. Tak. Tak. Kiedy żegnają kogoś bliskiego, jak to się odbywa. Tak. I dobrze by było, żeby nie chodzi, i to teraz nie chodzi o to, żeby odprawiać taki sam rytuał, tylko o to chodzi, żeby faktycznie każde z nas poczuło tą jedność i zobaczyło, doświadczyło tego, czym to jest. Wtedy ten strach przed śmiercią jest śmieszny też. Też to zauważasz u siebie? Tak, jest takie, wiesz, to jest przykre oczywiście, jak straciłam kilku bliskich, więc jakby to jest bardzo trudne, nie mieć już możliwości na przykład porozmawiania z mamą. Ale zauważ, kto cierpi, to my cierpimy na własne życzenie, bo tak. Nas nauczono, no wiadomo, no, wiesz co, jest takie powiedzenie, że źle się nie mówi o zmarłych,
A ja wam zadam pytanie, to dlaczego nie ma powiedzenia, że źle się nie mówi o żywych, tylko tak. dopiero o zmarłych? Dlaczego na przykład jest coś takiego, nie? Dlaczego ktoś mówi, o mojej świętej pamięci babcia, a dlaczego nie powie mojej teraźniejszej pamięci babcia, albo coś takiego, oddaje się cześć ludziom, którzy odeszli, a dlaczego nie kocha się tych, którzy jeszcze tutaj są, albo nie traktuje się ich tak samo, albo nawet lepiej. Tak. No. Żyjemy, i Przemku, ja ostatnio strzeliłem takim stwierdzeniem, to często powtarzał, że wszystko, co nam pokazali, pokazali nam na odwrót. Tak. Żebyśmy właśnie chodzili jak w negatywie tego wszystkiego i później się dziwili, dlaczego się nie dzieje tak, jak się nie dzieje. Paradoksem jest to, że kmieciów jest najwięcej, a najmniej mają do powiedzenia. Jak to się dzieje? No ale widzisz, Mat, to jest tak, że to, że nam ktoś pokazał, to jest nasza odpowiedzialność, czy my to przyjmiemy. No tak. Chodzi, wziąć odpowiedzialność i tak zobaczyć, przyjmuję to, co mi pokazano, czy sprawdzam. Więc właśnie tak, trzeba przejść zdrowe turbulencje w życiu, żeby tak. po prostu się z tego, no u ciebie też tak było, mnie tak samo, musiały być turbulencje, żebyśmy wyskoczyli z tego samolotu lecącego donikąd, tak? Tak, tak. I po prostu potem ten stan już jest taki, że cokolwiek ci ktoś powie, co jest niezgodne do końca z twoim światopoglądem i twoim doświadczeniem, już nie przyjmuje się tak, nie łyka się jak pelikan. Tak? To już być takie oczywiste, tylko faktycznie jesteśmy w stanie stanąć z boku, weryfikować, sprawdzać, dotykać. A przede wszystkim jak masz tą uważność, o której tutaj mówimy, tak. i to czucie, to w momencie, kiedy coś wyskakuje, wiesz, ktoś próbuje cię poddać jakiejś manipulacji, czy zarzucić ci coś wręcz dziwnego, to nagle się pojawia takie, aha, i masz to, to wiesz, że to się dzieje w tym momencie i mówisz, nie dziękuję, tak. wychodzę. Tak. Nie teraz. Tak, może tak. następnym razem, ale nie teraz, dzięki. Tak, tak. To jest po prostu piękne, no i życzmy tego nam wszystkim, żebyśmy mieli gotowość po prostu jakby wejścia we własne zdanie, we własne odczuwanie, odwagę również komunikowania tego, nawet jeżeli to jest zupełnie inne jak czyjeś zdanie, bo znowu stworzymy wtedy piękny obraz cudnego słonia, a równocześnie jakby zmienimy ten obraz, który jest nam sprzedawany jako jedynie słuszny. No tak, zauważ, że jest mnóstwo tematów tabu, o których się nie rozmawia, bo nie wypada, bo co ludzie powiedzą. Zauważ, jak komunikacja przez to kuleje. Ale Mat, przede wszystkim chcę zadać pytanie jeszcze na koniec a propos demonów. Czy wiecie, czy ktoś wie z was, od czego pochodzi słowo demon? Nie mam pojęcia. Z greckiego słowa daimon, przewodnik. No proszę. Czyli tak naprawdę energia, która się odszczepia, jest czymś, co my widzimy poprzez jakiś pryzmat zniekształcony, tak. Tak. która chce do nas wrócić, ale poprzez to, że nie może wrócić, a jednocześnie jest częścią nas, musi pobierać od nas żarcie, a żeby je pobrać, musi wywołać w nas stan taki, jaki ona ma w sobie, bo inaczej to nie zadziała. Tak, jest przewodnikiem do naszych utraconych części. O, proszę. Bardzo dobre podsumowanie. Przewodnik do naszych utraconych części. Tak. Czyli ten tak zwany cień, można powiedzieć. Cień. Tak, tak, no ten demon to jest cień, dokładnie. Dlatego zdarzyło mi się usłyszeć całkiem niedawno takie stwierdzenie, taplaj się w tym bagnie, w tym cieniu, taplaj się. No może właśnie o to chodzi. No o to chodzi, to jestem ja, tam jest kawałek mnie, który na ten moment może jest niezbyt przyjemny, bo jest nienakarmiony, czegoś nie zauważyłam o sobie, natomiast jak się tak wytaplam i zaprzyjaźnię z nim i nakarmię, to będzie po prostu cudowną częścią mnie, bo go zintegruje w sobie, wypełni mnie. Będzie po prostu kawałkiem świetlistej istoty, tak? I
te słowa same dla umysłu robią pewną przeszkodę, bo cień, demon, strachy, tak, no one robią takie... No w filmach nam już pokazano mnóstwo rzeczy, w szkole nam już powiedziano mnóstwo rzeczy, wszędzie się nas straszy strachem straszliwym, jak my to mówimy i no i w ogóle... Strach, tak. A strach mi takie oczy. No o właśnie. Jest po prostu kawałkiem nas. I jeżeli czujemy, cokolwiek czujemy, to jest po prostu nasze. To nie jest czyjeś. To, co czujesz, cokolwiek to jest, jest twoje. Odczucie, które jest w tobie, jest twoje. Mhm. Nie czyjeś. Twoje. No właśnie, właśnie. A my lubimy zwalać na innych, co? Mhm. Jak już jakieś mamy. Sam cień, jak stajemy... Ja nawet taki eksperyment robię czasem u siebie w gabinecie, jak ktoś do mnie przychodzi i tak nie do końca, ja mówię, proszę wstać. Światło mam zazwyczaj od strony okna. Proszę stanąć w oknie. Teraz pani widzi swój cień, proszę poruszać ręką. On rusza tą ręką tak, jak pani rusza tą ręką. To jest pani cień. Nie mój. Pani. Czy pana. To nie jest... To, że jesteś w moim gabinecie i ja dotykam czegoś w tobie, to dotykam czegoś w tobie. Mhm. I ty to czujesz, nie ja. No właśnie. I w życiu też tak jest. Jeżeli spotykamy się we dwójkę i ja cię wkurzam, to ty się wkurzasz. To ty się wkurzasz. Ja może nie mam takiej intencji, żeby cię wkurzyć. Ale z jakiegoś powodu ty się wkurzasz, tak? Przyglądnij się temu, bo gdybym ja miała intencję, żeby cię wkurzyć, to też będzie to widać, nie? Że ktoś ma intencję, żeby kogoś wkurzyć. Tak. Wtedy trzeba rozdzielić te dwie rzeczy, tak. Wiadomo. Tak. Jak to działa. Mhm. Tak. Jeżeli moja osoba cię moja istota, moje zachowanie cię zawstydza, to ciebie zawstydza. Jeżeli nie Jeżeli ze mnie nie wychodzi żadna treść, która mogłaby cię zawstydzić, a ty się czujesz zawstydzona, zawstydzony, to się przyglądnij temu cieniowi, temu demonowi wstydu. Skąd on się wziął? Kto cię zawstydzał? Dlaczego jesteś we wstydzie? Dlaczego ten demon wstydu cały czas z tobą jeszcze jest? Nie unikaj go, nie uciekaj, nie walcz z nim. Jest Daj mu żreć. Daj mu żreć. To chyba tyle mat na dzisiaj. Dajmy żreć demonom Ho'oponopono. Tak jest. Dzięki kochani, fajnie, że z nami byliście tutaj. Fajnie, że ty też bierzecie udział z nami tutaj w dyskusji. Dzielicie się swoimi doświadczeniami i dzięki temu też mamy szerszą perspektywę patrzenia na to, o czym tutaj rozmawiamy sobie. Ogromna wdzięczność za waszą obecność i za każdy włożony puzelek. No a już niebawem, czyli niebawem, tak, o godzinie 22 czasu polskiego nasze piątkowe rozmowy. Maciek znowu przywali temat miażdżący umysły nie tylko naszym słuchaczom, oglądaczom, ale również nam, bo my też podczas tych audycji mamy czasami bardzo ciekawe przemyślenia. I właściwie one się nigdy nie kończą. Ale trzeba mieć moim zdaniem, Przemko, tak otwarty umysł, że nawet zakwestionować swoje własne myśli, które często nie są nasze. O. Tak. One w 90% nie są nasze i to jest przerażające. Prawda, że my myślimy czyimiś myślami na temat nas samych czyimiś myślami, które nawet nie są nasze. Tak. Myślimy na temat nas samych, na temat innych, na temat świata, na temat kosmosu, na temat jedzenia, na temat życia, na temat zdrowia. Myślimy nie naszymi myślami w większości przypadków. Czyli jaki mamy wpływ na to? Obudźmy się! Właśnie. Trzeba by się obudzić, ale żeby się obudzić, trzeba się wyrwać ze słodkiego snu, który jeszcze dla jakiejś tam grupy ludzi jest słodki i fajnie się go śnije. Natomiast no, rzeczywistość weryfikuje bardzo szybko. Tak.
Wiadomo, ile było przypadków, że ktoś spłonął w domu, bo spał. No tak, a podobno to jest samo spalenia, nie? Podobno to też się zdarza. Też się zdarza. Mhm. Ale bardzo rzadko. Więc ci, którzy już poczuli dym dawno temu, słuchajcie, wiele się mówi o tak zwanym trzeba budzić ludzi. Nie, nie trzeba. Jak chcą, to się obudzą, jak nie chcą, się nie obudzą. Można. Maciek ostatnio też rzucił takim hasłem, że zmieniamy świat, czy coś takiego. Ja mówię, nie Maciek, wiesz co, to się dzieje, to jest prawda, ale my robimy swoje, a świat się zmienia. My robimy po prostu to, co robimy. My nie mamy jakiegoś wyniku, że okej, w tym tygodniu postanowimy, że obudzimy 12 osób. Nie, nie mamy takich. My po prostu cieszymy się tym, co odkryliśmy, a ktoś, kto tego poszukuje, sobie sam do tego przyjdzie. Tak, ja przyłączy się albo nie, po prostu. Tak, jak masz tą pogadankę o tym plemieniu, odsyłamy do Przemki na kanał, gdzie na YouTubie, gdzie możesz sobie posłuchać bardzo ciekawego właśnie podcastu, w którym Przemka opowiada o plemieniu, jak to się dzieje. Tam nie wiszą jakieś mega billboardy, nie wiadomo gdzie, ale ktoś, kto przechodzi, powie, o, fajne, i po prostu zostaje. Tak. Albo, o, nie fajne, i odchodzi. Mhm. Natomiast ktoś, zauważcie, jak to wygląda, kiedy jest fajny stragan, uśmiechnięta Przemka na przykład stoi, ma tam rozłożone różne kolorowe rzeczy, fajne pozytywki z muzyką, kadzidełka i po prostu uśmiecha się do nas. To wy się zatrzymacie, o, dzień dobry, a co tutaj panie, a gdyby Przemka stała, u mnie taniej, u mnie łogórki, ziemioki i tam jeszcze inne rzeczy. Wiesz, jak to wygląda, nie? Ja automatycznie na przykład jak słyszę coś takiego, mówię, no dobra, ale to ty bardziej jesteś zdesperowany człowieku, żeby mi to sprzedać, niż żebym ja sobie to kupił od ciebie. Więc ja odchodzę. Tak. Więc tak to chyba wygląda. No. Ja to tak czuję. Tak. To jest moje takie subiektywne spostrzeżenie, które teraz... No tak chyba jest, Matt. Tak chyba jest. Chodzi o to, żebyśmy się cieszyli swoim życiem, a kto w tej energoprzestrzeni w naszych okolicach się pojawia, przyjąć z otwartymi ramionami, ugościć swojej przestrzeni. Jeżeli jest rezonans, to zostaje. A jeżeli nie, no to po prostu sobie... Frunie dalej do swojego plemienia, tak? Właśnie. Każdy ma swoje plemię, każdy się dobrze czuje i zaznaczmy jeszcze tutaj, że to nie oznacza, że plemiona muszą ze sobą konkurować. Nie. Myślę, że można być nawet w kilku plemionach równocześnie. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, zapraszamy do oglądnięcia filmu Avatar, w którym to jest fajnie pokazane właśnie. Tak. Bardzo fajnie pokazane. Piękny film. Cudny. No. Także słuchajcie, kochani, na dzisiaj będziemy już kończyć. Zapraszamy na naszą wieczorną audycję, a my z Przemką słyszymy się już za tydzień. Dzięki wielkie. Sława. Sława.